pamiętam wtedy te słowa, które bardzo często są cytowane. Słowa o tym, niech stąpi Duch Twój, odnowi oblicze tej ziemi, polskiej ziemi. Te słowa najbardziej zapamiętałem. Ja powiem tak, że ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, co to może się wydarzyć, co to może być. Wiedziałem jedno, że tam my zgromadzeni, i młodzież, i starsi, zresztą to te żywiołowe przywitania Ojca Świętego. Ja pamiętam krakowskie przedmieście wtedy, gdzie ludzie rzucali kwiaty, tam gdzie miał przejeżdżać Jan Paweł II, stojący na chodnikach. Powiem krótko, myśmy się nie przejmowali wtedy komunizmem. To byłoby zupełnie dla nas obce. Tam nikt nam nie mógł przeszkodzić. Od tego pierwszego razu byłam zaangażowana w służbę medyczną, związaną z tak dużym zgromadzeniem ludzkim. I wobec tego oczywiście byłam na Placu Zwycięstwa w czasie tej mszy świętej. No, przeżywałam to tak, jak można było przeżywać, ale jednocześnie mając świadomość, że jestem tam w ściśle określonym celu również, żeby w razie, gdyby taka pomoc była potrzebna, żeby ją nieść. Zresztą nie działo się nic złego w czasie innych pielgrzymek i w innych miejscach. Bywało znacznie gorzej, jeżeli chodzi o zasłabnięcia. Z okien autobusu zobaczyłem po drugiej stronie Wisły ludzi wylegujących się na plaży. To była piękna pogoda wtedy. I to był dla mnie taki wstrząs. Trudno mi było sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji znajdą się ludzie, którzy nie będą w tym uczestniczyli. Natomiast kiedy już przyjechałem na plac, kiedy już godzinami wcześniej ludzie się zbierali, kiedy widać było, jak ci ludzie cieszą się, że są razem, mimo tych ostrzeżeń przedtem, że tam się będą działy jakieś dantejskie sceny, że bardzo będzie niebezpiecznie. Wszystko było bardzo spokojnie. Taki, powiedziałbym, taki umiarkowany entuzjazm, lekko jak gdyby tak jeszcze hamowany, tak pewną tą nowością sytuacji, jak się w niej znaleźć, no bo przecież nigdy tak wielkiej masy ludzi na jednym miejscu zebranych z powodów religijnych, no to się tak tego nie spotykało. Było wtedy wielkie skupienie. Do tego stopnia, ja tutaj taki jak gdyby mały grzech popełniłem, że przejęty tą swoją rolą organizatora, gdzieś nawet w trakcie przemówienia Ojca Świętego, tak przemieszczałem się bardzo delikatnie, żeby tam poprawić porządek szeregu księży, którzy stali ustawieni do tej Komunii Świętej, żeby tam jakoś równo stali. I ktoś wtedy z ludzi stojących obok, jakaś pani, mówi, niech nam ksiądz nie przeszkadza słuchać papieża. I to zdanie jej, które było wyrazem tych ludzkich oczekiwań, o których jak gdybym ja przez chwilę zapomniał w tej swojej takiej, prawda, drobnej liturgicznej roli, ono mi uprzytomniło, co się tutaj dzieje. I wtedy rzeczywiście już zapomniałem o wszystkim, co mam robić, stanąłem jak wryty i słuchałem właśnie słów papieża. Wydarzenie 70 roku też niewiele się zmieniło. 76 rok, znowuż były ofiary w Radomiu i nie tylko w Ursusie. Dopiero 80 rok, kiedy już mieliśmy tak wielkiego obrońcę, kiedy pierwsza jego pielgrzymka po pontyfikacie do Polski przyjechał pierwszej pielgrzymce i powiedział, nie lękajcie się. To było dla nas wyzwanie. Tak przynajmniej ja to odbierałam. My wtedy podnieśliśmy się z kolan. Myśmy poczuli w sobie siłę. I dzięki jego bycie, jego pontyfikaty, bycie na stolicy Piotrowej, udało się nam odzyskać niepodległość. Także prezes ówczesny Maciej Szczepański zaprosił nas, kierownictwo szerokie firmy, i powiedział, że trzeba będzie tą wizytę zrobić. Przyznam się szczerze, ciarki mi po plecach przeszły. Ja je czuję do dzisiaj, bo to z jednej strony ogromne wyzwanie. I duma, że papieża Polaka pokażemy w ojczyźnie całemu światu poprzez telewizję, poprzez naszą telewizyjną robotę. Proszę pamiętać, to jeszcze nie ma epoki kamer elektronicznych, a więc problem z wywoływaniem szybkich materiałów kolorowych. Niemalże mokra taśma szła do emisji. No, szereg takich problemów. Pierwsza 79, nawet chyba sobie, jak tak słucham dzisiaj, kiedy się kłócą o Solidarność 80 roku,
szarpią, to zwalają autorytety, kiedy się zastanawiają, kto to ma większe zasługi i tak dalej, to sobie myślę, panowie, przypiszcie największą zasługę papieżowi i starajcie się być sługami nieużytecznymi Boga i tego, co przez Pana Boga stało się w środkowej Europie. Bo niewątpliwie pierzynka 79, jej rośnięcie, które wyraziło się 2 milionami w Krakowie, gdzie ludzie byli w tamtym czasie zastraszeni, bali się, nie czuli się wolni. Wszędzie się czuli zagrożeni. Nagle przy papieżu, przy Eucharystii poczuli się wolni. To zaowocowało rok później pierwszą Solidarnością i walką o godność człowieka, którą papież podpierał, popierał, wyzwolił. I wszystkie kory, nie kory i wszystkie inne rzeczy są ważne, ale trzeba pamiętać, że gdyby nie było tego zapalnika papieża i pielgrzymki 79, to pewnie byśmy długo jeszcze czekali na to, co się stało. A więc zamiast się kłócić dzisiaj i sprzeczać o różne rzeczy, to wklęknąć z wdzięcznością przed Panem Bogiem i podziękować Mu za to, a równocześnie podziękować za papieża Polaka i za to, co zrobił. Młodzież w zasadzie prawie od Świętego Krzyża aż po Zamek Królewski koczowała całą noc tutaj, na krakowskim przedmieściu. Rano tylko jakoś tam się uporządkowali i byli już na, więc byli już uczestnikami uroczystości. Więc myśmy z tymi naczyniami, przygotowując ołtarz przy świętej Annie, no musieliśmy tak kluczyć między tymi śpiącymi. No to też było takie niecodzienne. Mówiono, żeby pokazywać, no, najważniejszy jest Ojciec Święty, a więc Jego twarz, Jego słowo, no te tłumy to tak niekoniecznie. Zwracaliśmy uwagę, że jest to błąd, ponieważ wokół nas pracowało kilkadziesiąt kamer telewizji zagranicznych. Z perspektywy telewidza to wyglądało zupełnie nieprzyzwoicie. Znaczy to, że nie pokazywano tłumów, to jasne, ale kiedy powiedział papież, że bez Chrystusa człowiek nie zrozumie samego siebie, nagle przestał mówić. Jakieś takie milczenie, papież się rozgląda w jedną stronę, w drugą. I to milczenie trwa. I potem jakieś takie bardzo rachityczne oklaski się rozległy. I znowu milczenie, i znowu trwa. To było podobno 8 minut, ja na zegarek nie patrzyłem. Potem się okazało, no mówili to bezpośredni świadkowie, że przez te 8 minut cały tłum po prostu niesłychanie oklaskiwał papieża i z tego powodu papież nie mówił dalej. Natomiast telewizja zrobiła taką manipulację, jak gdyby papież wymuszał te oklaski i to takie, tak strasznie niewiele mu się udało wymusić, prawda? No ale w końcu jednak wymusił. Całe nauczanie papieskie, tak jak ja je pamiętam z Gniezna i z tych spotkań dwóch z papieżem w tamtym czasie, ogniskowały się wokół tego przesłania, że nie można oddzielać Polski, naszej historii, naszej tożsamości od Chrystusa. I tutaj papież mówił bardzo wyraźnie jako polemista ideologii komunistycznej. Choć nie była to w żadnej mierze wypowiedź polityczna, która się odnosiła do bieżącej sytuacji, to przecież bardzo głęboko mówiła o tym, co czuło i myślało, czuły i myślały miliony Polaków. On wyraził nasze słowa, w tym sensie mówił za nas, mówił za nas także w tym czasie. I to jest moje pierwsze spotkanie z papieżem, które, jak mówię, zmieniło w ogóle mój sposób myślenia, postrzegania roli Kościoła i wiary w życiu moim osobistym, ale także w życiu narodu. Konsekwencją tego było bardzo szybkie moje zaangażowanie się w działalność opozycyjną. To słynne bierzmowanie narodu. To był ostatni dzień pielgrzymki pierwszej, która była, no, epokowa. I ja muszę powiedzieć, że nie jestem łatwo wzruszalna, wzruszająca się, ale no, łzy mi ciekły zupełnym ciurkiem. Syn, który był ze mną, nie bardzo rozumiał, o co chodzi. Przyszłam do domu i oświadczyłam, że na tych błoniach coś się zdarzyło, tylko ja nie wiem co.
że ja że wracam do domu z poczuciem, że byłam świadkiem jakiegoś cudu, tylko nie wiem, czego on ma dotyczyć. Ja miałam poczucie fizyczne, że coś nadzwyczajnego się zdarzyło, że to jest jakieś właśnie proroctwo, profetyczne jakaś sytuacja, tylko nie wiem o co szło. No i znów rok czekałam i się pierwsze strajki zaczęły i zaczęło się okazywać, o co to chodziło, jak nas umocnił, co z nami zrobił i jak potem się dalsze losy potoczyły. Także za prawdziwość tego, co teraz mówię, ręczę, nie jestem osobą, która tworzy mity czy legendy post factum, to zresztą już dałam parę razy dowód w tej mojej wypowiedzi, natomiast to było moje realne doświadczenie po prostu, jakieś zupełnie z jednej strony irracjonalne, a z drugiej strony właśnie kompletnie realne.